W naszym studiu iście sportowa atmosfera i to zupełnie nie przypadek. Jest z nami prezes Fundacji Polsat, Krystyna Oldrich-Holz. Jest nasza wydawczyni Agnieszka Franaszek, ale w zupełnie innej roli dzisiaj, bo my wszyscy razem z dziećmi i rodzicami biegamy. Biegamy, by pomagać i spotykamy się pół roku po biegu z radością dla Janka. Poznajmy jego historię. W zeszłym roku odbył się piąty bieg z radością. Był on jakby zadedykowany Jasiowi. Było to dla nas ogromne przeżycie i ogromne wyróżnienie. Dzięki Fundacji Polsat czujemy się tacy zaopiekowani i czujemy ogromne wsparcie, które nas jakby ciągnie do góry. Dodaje nam to po prostu energii. Wsparcie Janka to jest niekończąca się inwestycja. Do tej pory jakby musieliśmy sami na własną rękę szukać pomocy. No a tutaj Fundacja jakby naprawdę wspiera nas w tym procesie i jest to mocno takie budujące i daje Jankowi szansę właśnie na lepsze dzieciństwo, tak, i na dostęp do terapii, do rehabilitacji. Dzięki Fundacji Polsat Jaś miał możliwość uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym w Leśnym Zakątku. Było to dla nas takie przeżycie, ponieważ mieliśmy możliwość pierwszy raz od ponad 8 lat spędzenia wspólnie jakby takiego też czasu. Z dala od problemów, od kłopotów. Mieliśmy takie właśnie poczucie, że Jaś jest w najlepszych rękach. No miał pierwszy raz możliwość jakby z terapeutą odbywania takich zajęć rehabilitacyjnych w wodzie. Patrząc, jak Jaś sobie świetnie radzi w wodzie, no łzy napływały mi do oczu, tak? Ponieważ ja go nigdy nie widziałam tak aktywnego, jak widziałam go właśnie podczas tych zajęć na basenie. Myślę, że gdyby nie to poświęcenie, tak? I ten czas, który dajemy Jankowi, to że Janka po prostu by nie było z nami, tak? Bo Janek po prostu jest tak na dobrą sprawę rehabilitowany praktycznie od 4 tygodnia życia, gdzie lekarze nam po porodzie powiedzieli, że nie przeżyje doby. Więc widzimy też taki efekt, że taką ciężką pracą jesteśmy w stanie jakby zapewnić mu w miarę możliwości szczęśliwe dzieciństwo, tak? Wierzymy w to, że on żyje najpiękniej jak potrafi. I zaczynamy od tych, którzy biegli dla Janka. Czy zdawaliście sobie sprawę z tego, że taki bieg przekłada się na takie dobro, o czym mówiła mama Janka? Matyldo, jak się biegło? Ja lubię biegać, bo lubię w ogóle biegać i pomagać innym. Super idea tego biegu. A Helenka? Dla mnie bardzo fajnie się biegało, bo nie dość, że biegaliśmy, czyli uprawialiśmy sport, tak jak bardzo lubimy, to jeszcze pomagaliśmy chorym dzieciom. I mam medal nawet z tego roku. Brawa dla Heleny. Pani prezes, niezwykła atmosfera i to jest taki przykład, to co słyszymy też od rodziców, że najważniejsze jest, aby nie czuli się sami. Dokładnie, ja pamiętam rozmowę z rodzicami podczas biegu, gdzie mieli, cała rodzina miała łzy w oczach, my zresztą też. W momencie, kiedy patrzyli dookoła i mówili, Boże, ile tych ludzi jest i wszyscy biegną dla Janka. Wszyscy biegną po to, żebyśmy mogli Jankowi pomóc, żebyśmy mogli opłacić rehabilitację czy kupić niezbędny sprzęt. To było, proszę Państwa, absolutnie cudowne i wydaje mi się, że jeżeli się uda, to będziemy próbować co roku prosić Toyotę Radość, żeby takie biegi organizowała dla następnych naszych podopiecznych i z tego co wiem, to już na przyszły październik się szykują i proszę Państwa, są już pierwsze zapisy. A my jako rodzice chciałabym powiedzieć, że przyłączamy się do tego, co Pani Prezes powiedziała, bo te biegi to niezwykła okazja, żeby pokazać, że sport jest dla każdego i dla tego dużego, i dla tego małego, i dla tych małych, i że pomaganie można zaszczepiać już od najmłodszych lat. I tutaj za nami jest takie serduszko na dłoni, te wszystkie dzieciaki, które biegną w biegu z radością, dają to serce temu podopiecznemu, swoje serduszko na dłoni, oprócz tego się świetnie bawią. Jako ojciec dwójki synów jest to super inicjatywa, w której bierzemy udział od samego początku. Oni może nie, ale ja tak. I mam nadzieję, że nikt nie będzie miał wątpliwości po tym programie, że warto wejść na Data Sport, odnaleźć bieg z radością i się na niego zapisać. I proszę być tam z nami, bo będzie się dużo działo.
Tam już nie trzeba bić rekordów, panie redaktorze. Tam po prostu trzeba być, wziąć udział i naprawdę radość jest ogromna. Radość podwójna, bo raz, że człowiek się rusza, czyli robi coś dla siebie, a dwa, no to, co jest najważniejsze, oddaje część swojego serducha drugiemu dziecku, któremu to serce jest naprawdę potrzebne. To bądźmy razem, bo pomaganie jest jakie?